krośnieńskimi kobietami spotkała się Małgorzata Kidawa-Błońska. Wicemarszałek Sejmu była gościem drugiej kobiecej schadzki, zorganizowanej przez posłankę Joannę Frydrych. Takie spotkania są bardzo potrzebne i cieszę się, że jest ich coraz więcej, mówiła podczas spotkania Małgorzata Kidawa-Błońska. Z takich rozmów zawsze wychodzą jakieś pozytywne rzeczy, pozytywne działania. A jeżeli przypomnimy sobie, że to już 100 lat, odkąd Polki mają prawa wyborcze, to jest taki dobry czas, żebyśmy te nasze prawa wyborcze wykorzystały i na takich spotkaniach, poza tym, że się integrujemy, poznajemy swoje problemy, szukały wspólnych rozwiązań dla nas wszystkich, bo świat wokół nas się zmienia, my się zmieniamy i są coraz większe oczekiwania. Chcemy się realizować rodzinnie, zawodowo, chcemy czuć się bezpiecznie, wiedzieć, że nasze dzieci chodzą do dobrych szkół, przedszkoli, że nasi seniorzy są zaopiekowani i my w tym wszystkim musimy jeszcze realizować swoje pasje. Jest to okazja do tego, aby się do fajnie zintegrować, wymienić różne poglądy, a przede wszystkim tutaj wspieramy przedsiębiorczych, organizacje różne. W programie drugiej kobiecej schadzki były porady kosmetyczne, pokaz mody oraz pokazy taneczne.